Cześć, z tej strony Edyta. Dzisiaj przygotuję zupę z pokrzywy, taką ekspresową, w tym garku, wiecie sami jakim. Dlatego, że zerwałam pokrzywę na pesto. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego przepisu, to zobaczcie sobie mojego reelsa, czy rolkę, jak kto woli. Mam przygotowane trzy takie małe marchewki, jedną pietruszkę, pokrojonego już wcześniej pora. To był kawałek taki dosłownie. Tutaj też mam pokrojone dwa ziemniaki. Mały kawałeczek selera. Nie będę warzyw kroiła bardzo grubo, dlatego pójdą wszystkie razem do garka. Przyniosłam jeszcze dzisiaj z ogródka czosnek niedźwiedzi świeżutki, więc pójdzie też do tej zupy czosnek niedźwiedzi. Marchewkę z pietruszką pokroję po prostu w grube plastry. Pokrzywę wcześniej oczywiście myłam tu w sitku gorącą wodą, a słuchajcie, ona znowu zaczęła parzyć, ale nie przejmujcie się, po ugotowaniu już nie będzie parzyła. Trochę ją na mniejsze kawałki po prostu przekrawam i wszystko zaleję wodą. Dodam oczywiście przyprawy. Ale sobie palce poparzyłam. Gotowałam też taką zupę postną na post dr Dąbrowskiej, więc jeśli chcecie, to możecie po prostu zrobić ją bez ziemniaków, a dodać na przykład kalafiora. Wleję 2 litry wody. Do tego normalnie pójdzie lubczyk, liście, ziele. Od razu łyżeczka soli, kluścik oliwy, no bo to nie postne. Mam jeszcze pokrojony koperek na później. No i mam tutaj grzybka suszonego, to też dodam kawałek. Ziele angielskie, liść laurowy. No i wstawiam oczywiście z obrotami wstecznymi, no bo nie chcę, żeby mi się warzywa posiekały. Na jakieś 30 minut. Zupa po 25 minutach. Oprócz marchewki wszystko praktycznie miękkie. Dodałam trochę tofu, taką... Nie wiem, tam może było 50 gramów. Lekko w rękach pokruszyłam tylko. Wygląda tak. Jeszcze mam świeże liście rzepy i być może wzbogacę ją jeszcze o liście rzepy. Z pęczka takich rzepek białych, które Wam zawsze pokazuję, wybrałam najładniejsze liście, pokroiłam i też wrzuciłam do zupy. Zupa gotowa. Teraz tylko nalać. Liście rzepy nie są jeszcze całkowicie rozgotowane, ale to absolutnie nam nie przeszkadza. Pyszna, wiosenna, kolorowa zupa. W sumie to taka zwykła, można powiedzieć, jarzynowa śmieciówka, ale za to dzięki pokrzywie, no i nieplanowanym liściom rzepy. Oczywiście możecie je pominąć, możecie dodać po prostu więcej pokrzywy. Będzie jeszcze lepsza.